Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Kiedy było głosowanie, byłam obecna na sali i głosowałam za tym, aby obywatelski projekt o ochronie życia trafił pod obrady Sejmu, ponieważ jestem za ochroną życia. Ale jako premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej czuję się odpowiedzialna za ochronę życia. Czuję się odpowiedzialna za to, ażeby życie ludzkie było szanowane i godnie traktowane i ażeby dyskusja o ochronie życia również była pełna szacunku i godności. Szanujmy różne poglądy i różne głosy. Szanujmy różne poglądy i różne głosy. Ja szanuję poglądy tych państwa, którzy chcą inaczej debatować o ochronie życia ludzkiego. Ale uważam, że odpowiedzialnością Wysokiej Izby, odpowiedzialnością całej klasy politycznej, nas wszystkich, odpowiedzialnością przed Polkami i Polakami jest dzisiaj studzić emocje i mówić z szacunkiem o ludzkim życiu i ochronie ludzkiego życia. Jest z szacunkiem mówić o ochronie ludzkiego życia. I rząd Rzeczypospolitej Polskiej zrobi wszystko, ażeby życie chronić. Chcę Państwu zaprezentować trzy zobowiązania rządu w sprawie ochrony życia ludzkiego. Chcę Państwu zaprezentować trzy zobowiązania rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ochrony życia. Po pierwsze, do końca roku przygotujemy program, który zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie, wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tak zwanych trudnych ciąż. Program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko, nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach, zarówno jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, opieką prenatalną, jak i później w opiece nad urodzonym dzieckiem. Przedstawimy ten projekt ustawy do końca tego miesiąca i zapraszam wszystkie kluby, nawet tych z Państwa, którzy chcą liberalizować prawo aborcyjne, żebyście wzięli udział w pracach nad tym projektem. Zobowiązanie drugie. W czasie prac budżetowych nad budżetem na rok 2017 rząd zgłosi poprawki zabezpieczające środki finansowe na realizację tego programu od 1 stycznia 2017 roku. I wreszcie zobowiązanie trzecie. Zostanie przeprowadzona kompleksowa, szeroko zakrojona akcja informacyjna, społeczna, wspierająca i promująca ochronę życia. Dziękuję bardzo.